Mama, ja idę na miasto. Nigdzie nie idziesz. Siadasz obok twojej siostry bliźniaczki i się uczycie razem. Ale ja już się umówiłem, co? Nic mnie to nie obchodzi. Nikt nie wyjdzie z tego domu, dopóki ojciec nie wróci z wywiadówki. Oho, oho, idzie, 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 oho, oho. No, wsiadaj. Opowiadaj. Bo jestem ciekawa. Jest w domu wódka? No chyba jest, a co? Nie ma. W tym domu mieszkają nieletni, nie? To nie powinno być alkoholu. Dobra, opowiadaj. Opowiadaj. Spóźniłem się 45 minut. Widzisz, wyszedłeś pół godziny przed czasem. No i jak debil czekałem, aż otworzą tę podstawówkę. Tato, tato, ale my chodzimy do liceum. A powiedział mi to ktoś? Dobra, mów, co mówiła wychowawczyni? Że matury zaczynają się od 4 maja. Ale tato, my nie chodzimy do klasy maturalnej. A powiedział mi to ktoś? Czy ty w ogóle byłeś na ich wywiadówce? Kurwa, byłem na 4 wywiadówkach! W pierwszej B jestem nawet w Radzie Rodziców. Ale błagam, tato, nie mogłeś powiedzieć, że po prostu się pomyliłeś? Już zebrałem pieniądze na wycieczkę do Karpacza. Czy ja mogę się dowiedzieć, co powiedziała ich wychowawczyni? Oczywiście, w ogóle zdziwiła się, że mnie zobaczyła. No, nic dziwnego, pierwszy raz w życiu byłeś na wywiadówce u dzieci. Nie, bo 3 miesiące temu Ariel przyniósł jej to. Proszę o usprawiedliwienie nieobecności mojego syna Ariela z powodu mojego pogrzebu. Podpisane tata Ariela, nie ma. Inteligencję to ma po tobie, bezspornie. No i co, ale... Z tego więcej trochę. Jak więcej? Więcej. Proszę bardzo. Pogrzeb wujka, pogrzeb dziadka, pogrzeb chomika. No ale jak to, wychowawczyni się nie domyśliła? Ale rzeczywiście, że się domyśliła. Przecież ja od 3 miesięcy nie żyję. A mimo wszystko dalej wszędzie się podpisuje. A jeszcze wychowawczyni powiedziała, że Ariel przeklina. Co? Masz szlaban na komputer! Ja nie przeklinam, w klasie jest 2 Arielów i to ten drugi przeklina. Tak, na pewno w twojej klasie jest drugie dziecko z tak debilnym imieniem, błagam cię. Co, kuźwa? No co, co? Ojciec skacowany po pępkowym źle cię zgłosił. To jak ja się miałem nazywać? Domestos. Ojciec? Co ojciec, co ojciec? Kolega miał mnie zawieźć syrenką, miałem zgłosić Darka. Przyjechał dacią, zgłosiłem małą syrenkę. Czego nie rozumiesz? Dobra, Ariel. Dawaj mi tu oceny. Oceny, proszę bardzo. To są oceny Basi, tu są Ariela, tu jakiegoś Pawła z pierwszej B. O, Basiunia, pięknie, same piątki z góry na dół. No tak. Ale co, ty jesteś zagrożona z WF-u? Według obliczeń WF-isty, Basia ma okres przez 29 dni w tygodniu. A w lutym 30. No zdarzają się takie anomalie. Pokaż mi Ariela ocenę. Same pały, proszę bardzo. Prawie same pały. Od góry do dołu. Ale co najdziwniejsze, z matematyki, zobacz, same piątki. Co? Jeszcze nauczycielka podejrzewa, że handluje narkotykami. Pała z religii? Masz szlaban na narkotyki! Biologia, no Arielku, no błagam cię. Pała, 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 dwuja, truja, 6? Za co ta 6?
Za zielnik. Nie. A z polskiego dwuja, no nie mogłeś, nie mogłeś na nic więcej napisać wypracowania, nie mogłeś, nie, nie, o ziołach mogłeś napisać, nie mogłeś! To akurat ja mu pisałem. I patrz, i ojciec taki fleja poszedł na tą wywiadówkę. Jak ty wyglądasz w ogóle? Co? Co? Jezus Maria, z taką plamą! Ty do ludzi poszedłeś z taką plamą? To ty oszalałeś? No taką koszulę mi dałaś, co? No przecież świeżo wybrana! Ja nie wiem, chyba ta pralka coś nie dopiera. No przecież sypię już tego proszku do białego na tony i nic! Jakiego proszku? No najlepszego! Przyniosłeś karton, było napisane chemia z Niemiec. Było napisane chemia do Niemiec! No to musiałam kartony pomylić. To było dla studentów z Erasmusa. No, to teraz studenci mają wyjątkowo przeczyszczone zatoki. Że nie mnie zabiją, co ja mam powiedzieć? No, że Persil wysłał... Nie, przepraszam, że Ariel wysłał im Persil. Czy w tym kraju, jak się rodzą bliźniaki, to zawsze jeden musi być popieprzony? I to o tobie mowa? A kto jest winien? To ja jestem niby nie, winien. Nie, ty ja teraz wal wszystko na mnie. A kto mówił do mnie, Baśka? Jeszcze raz. Kto po mnie skakał jak po czereśni? A kurwa, wszystko macie podstawione pod ten nos. Wszystko. Ja musiałem chodzić do szkoły 5 kilometrów. A jak padał deszcz, to 9. Bo na obkoło miałem. Tak wyglądała codziennie moja droga do szkoły. Dlatego jej nie skończyłeś? Buty mu się stary od łażenia. Zamknij się, domestos. Albo zaczniecie szanować ojca, albo pozamieniam wam imiona. Nie możesz. Mogę. Mogę, kurwa, wszystko mogę, jestem waszym ojcem. Nie możesz. Milcz, Brianna. Brianna. Zamknij się, Piździsław. I za to krzyczenie na dzieci masz szlaban! Bęk. Bęk, bęk, szlaban. Ciekawe na co? Ciekawo na co, Basiu, moja kochana? Na czereśnie. Kochanie, ja ten szlaban, to ja mam już od 17 lat, wiesz? Gdybym jadąc do pracy nie widział, jak się krowy pasą, to bym zapomniał, jak cycek wygląda. Fuj! Nie mówcie takich rzeczy przy nas. Daj mi tej wódki, bo zaraz szlak mi trafi. Już ci daję. Co za patologiczny dom. Co za patologiczni rodzice. Ja się wykończę z wami wszystkimi. Woda. Ciekawe, jak to możliwe? Ktoś wypił wódkę i nalał wody. Przynosisz tej rodzinie tylko wstyd. Nie, no tato, bez przesady. Kiedyś przyniósł też wszy. Co to się odzywa? Po co się odzywa? Zamknąć się! Cicho! Zamknąć się, służbowy! Tak, dużo czasu straciłem na tę pieprzoną szkołę, na tych nauczycieli, nierobów i na was, niedojrzałe gnojki! Zamknąć się! Minister Czarnek, słucham. Tak. Dawaj, dawaj, dawaj.